Każdy z krajów Unii Europejskiej ma prawo do utrzymywania swojego autonomicznego systemu zabezpieczenia społecznego. Dlatego też prawo unijne wymaga jedynie koordynowania tych przepisów i do tego służą przepisy rozporządzeń 883 i 987, które zawierają szereg reguł kolizyjnych, które zapewniają, ażeby pracownicy przemieszczający się w ramach Unii Europejskiej mieli zapewnione prawo do świadczeń oraz do ochrony praw, które są w trakcie ich nabywania. Systemy zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej są koordynowane, natomiast systemy prawa pracy są harmonizowane. Wynika to z tego, że systemy prawa pracy mają być ujednolicone, natomiast systemy zabezpieczenia społecznego, w związku z tym, że w każdym z państw Unii Europejskiej istnieje inny system zabezpieczenia społecznego, co jest związane z inną historią, innym dorobkiem, inną ewolucją tego systemu, a także kwestiami związanymi z lokalnymi warunkami, w których ten system zabezpieczenia społecznego działa. A więc są to możliwości finansowe, rozwój gospodarczy, a także poziom ochrony, który jest przewidziany przez ustawodawstwo. Zastępowanie prawidłowe określone jest w praktycznym poradniku, czyli zastępowanie, do którego dochodzi w trakcie delegowania, które jeszcze się nie zakończyło. Czyli jeden pracownik, który był delegowany na okres na przykład 24 miesięcy, zachorował, nie może dokończyć swojej pracy i w jego miejsce wysłany jest następny, który kończy ten okres delegowania. Natomiast często posługujemy się pojęciem zastępowania co do kolejnego delegowania, które następuje zaraz, bez tej przerwy dwumiesięcznej i to jest w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów zakazane. W każdym razie ten zakaz został dookreślony w październiku 2012 roku w drodze zmiany wiążącej interpretacji, jaką jest taki dokument Komisji Administracyjnej, praktyczny poradnik w sprawie ustawodawstwa właściwego. Jesteśmy przed odpowiednimi pracami w grupie roboczej Komisji Administracyjnej i być może będzie szansa reinterpretacji albo pozyskania właściwej definicji zastępowania w prawie europejskim.